Cześć, witajcie, ja nazywam się oczywiście Chińców i nie było mnie parę dni, tak więc na początku chciałem Was przeprosić, ale niestety mam trochę urwania głowy z tego względu, że niestety muszę zmienić miejsce zamieszkania. Jest ciężko, bo powiem wam szczerze, w warunki, jeżeli chodzi o wynajęcie chaty, czy ogólnie o kupno, jeżeli chodzi o Irlandię, to jest kosmos. Pewnie w Polsce, w tych większych miastach również, tu akurat Dublin rządzi się swoimi prawami. Powiem wam, że nie jest łatwo, dlatego niestety trochę zaniedbałem kanał. Nie było mnie przez chyba dwa, czy nawet trzy dni, za co serdecznie bardzo, bardzo Was przepraszam. Ale wracamy do biznesu i dzisiaj chciałem Wam. Poinformować chciałem Was w sumie o fajnych ofertach, które Wargaming przygotował. W sumie nie wiem, czy to takie wiosenne porządki, ale mamy obniżki na dni premium. Jeżeli oczywiście kogoś interesuje wydawanie kasy, jeżeli ktoś ogólnie chce wspierać tą firmę i wydawać pieniądze, to tylko i wyłącznie ta informacja jest dla tych graczy, dla tej społeczności, którzy po prostu są zainteresowani. A jakie to są obniżki od 26 do 29? kwietnia mamy obniżkę na konta premium, jeżeli ktoś jest zainteresowany. 25% mamy obniżki na konto premium. Jeżeli chodzi o różne emblemy, napisy, czy choćby nawet właśnie kamuflaże, również mamy 25%. Tak więc, jeżeli ktoś nie ma pomalowanego czołgu, albo ktoś sobie chce zarzucić jakiś fajny napis na czołgu, no to może to zrobić w tym momencie akurat taniej. Mamy aż 60%. Słuchajcie, to jest sporo od 26 do 6 maja na zestawy czołgów, i ktoś dzisiaj mnie zapytał, dzisiaj albo wczoraj, nie pamiętam, czy jeżeli posiada dany czołg. Przykładowo, tak jak tutaj jest King Dragon, ja go posiadam, nie posiadam Pantery, nie posiadam Minutemana i czy za ten czołg King Dragona będę miał zwrot w złocie, jeżeli kupię tą paczkę? Tak jest, Wargaming tu akurat robi dobrze, zwraca nam kasę za czołg, który posiadamy, a te dwa po prostu trafiają do nas, do garażu po odliczeniu tej właśnie ceny za King Dragona. I pierwsza paczka, 10 tysięcy golda, 10 200 dokładnie, to powiem Wam że to nie jest zła cena. Sam King Dragon kosztował o wiele, wiele więcej. Do tego mamy Panterkę Warlorda, no i Minutmena. Powiem Wam, że Minutmen, jak na klanówki, jest to jeden z lepszych czołgów, jeżeli chodzi o siódmy poziom. Bo powiem Wam, że szczerze, kurde, nawet light od tyłu, ten czołg mają problem z przebiciem, a teraz Minutmena właśnie możemy nabyć w tej paczce. Kolejna paczka, jest to 8400 golda i tu mamy te. 50 na2, czyli lajcika szóstego poziomu. Kolejny light to jest M4190 i brazylijski Bulldog. 8400 cena niezła, ale przy wszystkie te pojazdy są fajne? To chyba najlepszy by był M4190. Jak ktoś jest miłośnikiem czołgów lekkich, no to ta paczka myślę, że będzie dla niego. Tu mamy francuskich bohaterów, Heroesów, i tu mamy oczywiście HMH, czyli ta wersja heavy metalowi bohaterowie. AMX 1357 ja posiadam, Super Sherman również posiadam. Nie posiadam tylko AMX-a M4 MLE. 49. I jeżeli właśnie chciałbym nabyć tą paczkę za 13.600, za te dwa pojazdy dostanę wzrost w złocie. Dodatkowo jeszcze mamy trzy garaże na te czołgi. Dodatkowo mamy jeszcze trzy vouchery do załogi i trzy vouchery na flagi japońska stal. Tu mamy Chinukai Sta2 i szóstego poziomu Tygrysa 6100. Kolejna paczka, jest to paczka tych czołgów najemników, Absolution, Boulder i Brick, raczej średnia paczka jak już od tylko i wyłącznie Absolution, aczkolwiek ten pojazd mogliśmy zdobyć za darmo, cena 10 600. tutaj mamy HMH Chrysler K Faderlanda IS-3A i Nomada Samue, 22,5 500 golda spora cena, aczkolwiek patrząc ogólnie na te Pojazdy, i jakbyśmy chcieli je kupić osobno, no to myślę, że nie jest źle. Co do Faderlanda, już niedługo doskonale o tym wiecie. W aktualizacji 4.10 prawdopodobnie ten pojazd dostanie magazynek. Tak jest, trzy pociski będzie posiadał w magazynie, tak jak jest to na PC. -cie. Kolejna i ostatnia, już chyba paczka, tak jest. I mamy tutaj Boiler Makera, Atomic Centurion i Sherman Fury. Za 7,800 myślę, że cena naprawdę dość fajna. Pojazdy również bardzo fajne. Atomic Centurion, jeden z lepszych czołgów średnich na ósmym poziomie. Tak więc, takie mniej więcej szaleństwa mogą Was czekać. Jeżeli chcecie wykorzystać i nabyć jakiekolwiek premki, no to myślę, że to jest dobra okazja. Dodatkowo jeszcze macie tutaj właśnie dni konta premium za mniejsze pieniążki możemy nabyć. Tak więc tak to wygląda takie wiosenne porządki. Dodatkowo jeszcze słuchajcie, Wargaming zrobił coś takiego, jeżeli wejdziemy tu w Community, pojawia nam się taki Community Hub, tak zwany Community Contributors i tu mamy na przykład podanych wszystkich Community Contributors. Jeżeli cofniemy, wygląda to w ten sposób i mamy tak, mamy właśnie bardzo fajna zakładka, jest ten Fun Kit, słuchajcie, bardzo fajna Zakładka. Jeżeli ktoś potrzebuje dużo fajnych zdjęć z gry, czy na jakieś tapety, czy tutaj nawet jest i muzyka, 1,25 GB możemy sobie ściągnąć. Wszystkie te pliki Wargaming nam to udostępnia za darmo. Bardzo fajnie. Bardzo dużo fajnych, właśnie zdjęć. Ja również to ściągnąłem. Kto wie, może kiedyś się przydadzą do miniaturek na filmy. Tak więc, jeżeli ktoś jest zainteresowany, pojawiła się właśnie taka nowa, można powiedzieć, zakładka Community Hub i wszystko jest wypisane. Choćby nawet zobaczcie, wejdziemy sobie w CC program i macie tutaj wszystkich Community Contributors'ów wypisanych, którzy są właśnie na konsoli. Jest trochę tego. Tak więc z mojej strony to wszystko. Dziękuję Wam ślicznie za uwagę i jeszcze dzisiaj pojawi się. Kolejny materiał, tak więc do usłyszenia. Hej!